Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Stanisław Kaźmierczak, jestem trenerem Altcom Akademii i doktorantem Politechniki Warszawskiej w obszarze uczenia maszynowego. Na dzisiejszym seminarium chciałem opowiedzieć Wam o tym, czym jest głębokie uczenie, przedstawić teoretyczne, jak i praktyczne podstawy tego zagadnienia. Zanim przejdę do agendy, chciałem tutaj powiedzieć o możliwości zadawania pytań. W czacie po prawej stronie znajduje się taka ikonka znak zapytania, więc jeżeli macie jakieś pytania, proszę kliknijcie tę ikonkę i wpiszcie te pytania. Ja postaram się albo od razu na bieżąco, albo na zakończenie webinaru o tym odpowiedzieć na te pytania. Co dzisiaj przed nami? Na początku chciałbym zrobić krótkie wprowadzenie w temat, opowiedzieć, skąd się wziął termin głębokie uczenie oraz jakie jest pochodzenie w ogóle, gdzie ono znajduje się w całym obszarze uczenia maszynowego. Potem powiemy o obszarach zastosowań, czyli gdzie znajduje zastosowania głębokie uczenie. Pewnie łatwiej by było powiedzieć, gdzie się nie stosuje, bo obszar zastosowań jest naprawdę szeroki. Potem krótka historia, czyli co stanowiło takie pewne prerekwizyty, pewne techniki, narzędzia wstępne, które następnie spowodowały, że głębokie uczenie mogło być dalej rozwijane i już w ramach głębokiego uczenia możemy poznawać coraz to nowe techniki. Potem powiem o inspiracji biologicznej, bo sieci neuronowe, jak się okaże, głębokie uczenie jako przykład sieci neuronowych, jest mocno inspirowany biologią, mocno inspirowany tym, jak działa mózg człowieka. Następnie o dwóch takich podstawowych architekturach sieci neuronowych, czyli o perceptronie oraz o sieci konwolucyjnej, a następnie o takim zagadnieniu już stricte związanym z głębokim uczeniem, czyli o augmentacji danych, o zagadnieniu wzbogacania danych, które pozwala nam dość mocno podnieść jakość modelu. Prezentację zakończę takim przeglądem innych architektur, bo jak się okaże, te dwie architektury, o których tutaj wspomniałem, są tylko jednymi z bardzo wielu, które stosuje się w głębokim uczeniu. I chciałbym, żebyście mieli też taki przegląd tutaj również tego, co innych rozwiązań, jakie się stosuje. Na początku, czym jest w ogóle głębokie uczenie, jakie umiejscowić w kontekście uczenia maszynowego? Więc po pierwsze, uczenie maszynowe samo w sobie jest poddziałem sztucznej inteligencji. Czyli to jest taki dział, to są te techniki, które nam umożliwiają, aby model uczył się samemu. Czyli nie mamy zakodowanych, zhardkodowanych sztywno metod, mamy naukę modelu na podstawie danych. Teraz w ramach uczenia maszynowego mamy sieci neuronowe. Sieci neuronowe to są właśnie te mechanizmy, te techniki, te algorytmy, które w jakiś sposób mają swoje podłoże, mają swoją inspirację w tym, jak działa mózg człowieka. I w ramach sieci neuronowych mamy głębokie sieci neuronowe. Jeżeli chcieliby tak najkrócej powiedzieć, to głębokie sieci neuronowe to są po prostu duże sieci neuronowe, czyli głębokie uczenie to nie jest nic innego jak pewien obszar w ramach sieci neuronowych. Co to znaczy, że sieć jest głęboka? O tym już za moment. Zanim przejdziemy już do szczegółów sieci neuronowych, taki przegląd różnych obszarów właśnie, gdzie stosujemy sieci neuronowe, a tym samym również głębokie uczenie. Czyli przede wszystkim jest to medycyna, bardzo, bardzo powszechny teraz, cała masa artykułów powstaje tutaj w tym aspekcie, różna diagnostyka, analityka zdjęć medycznych, jak również trendy, przykładowo to, co się dzieje w dzisiejszych czasach, różne modele matematyczne, które mają przewidywać na przykład liczbę zachorowań na COVID, jak to się będzie kształtowało w przyszłości. Rozpoznawanie obrazów i znów rozpoznawanie obrazów bardzo, bardzo szeroko, bo to może być zarówno w medycynie, to może być wykrywanie jakichś defektów. To są przeróżne obszary, więc to jest taka metadziedzina, powiedzmy. Dalej, NLP, czyli przetwarzanie języka naturalnego, Natural Language Processing. W ramach tego również wiele poddziałów, na przykład tłumaczenie tekstów, analiza semantyczna,
rozpoznawanie spamów, detekcja, czy coś jest fake newsem. Dużo tutaj, no i chatboty, które coraz bardziej się rozwijają, myślę jeszcze w tym aspekcie jest sporo do zrobienia. Wszelkie systemy rekomendacyjne, to jakie reklamy dostajemy, to nie jest przypadkowe, to wynika z tego, na co klikamy, ewentualnie na jakieś inne działania, jakie podejmujemy na stronie, wypełniając ankietę. To jakie na przykład filmy dostajemy do sugestii, żeby nam się podobały, to jest również wszystko uczenie maszynowe, a nie jednokrotnie głębokie architektury. Dalej finanse. Finanse, przewidywanie trendów, przewidywanie na przykład czyjejś zdolności do spłaty kredytów, przewidywanie również ceny różnych produktów. Kolejne szerokie zastosowanie to jest marketing. W ramach marketingu myślę, że tutaj takim głównym z kolei pod obszarem jest segmentacja klientów. Kolejna kwestia, autonomiczne samochody. To tutaj jest już bardzo, bardzo takie złożone system, bo tu musimy integrować zarówno obrazy, dźwięki, jakieś inne sensory. I co ciekawe, z tego co wiem, obecnie głównym takim stoperem przed wdrożeniem w pełni autonomicznych samochodów jest to, że są problemy takie cywilno-etyczne, a nie technologiczne. Czyli kto miałby wziąć ewentualną odpowiedzialność za jakąś szkodę. Gry. W ramach gier również wiele takich obszarów, gry planszowe, gry czasu rzeczywistego, jak również cały obszar sygnałów. No a w ramach sygnałów no to przede wszystkim dźwięk i mowa. Więc widzimy, że obszarów zastosowania głębokiego uczenia jest naprawdę sporo. Krótka historia sieci neuronowych, czyli jak to się rozwijało. O początkach sieci neuronowych możemy powiedzieć, że to jest rok 1943 i słynny tutaj w obszarze model neuronu McCulloch-Pitts'a. To jest taki neuron, który ma, o tym czym jest neuron powiemy już za moment. W każdym razie tak tylko zaznaczę, że to jest neuron z funkcją progową, czyli po prostu przyjmującą wartości 0 lub 1. I co również bardzo ważne, tu nie było mowy o jakimkolwiek uczeniu. Tu po prostu były takie sztywne, zhardkodowane parametry, no i na tym polegała tutaj cała sieć. Potem ważnym krokiem był rok 57 i 60, gdzie powstały takie podwaliny perceptronu, który stosujemy po dzisiejszy dzień, i bardzo podobna architektura ADA-Line, czyli coś jakby perceptron, tylko bez użycia funkcji aktywacji. Lata 60. to jest szybki rozwój sieci neuronowych, dużo nowego się dzieje, następowały takie próby stworzenia właśnie metod nauki tych sieci, no bo sama sieć, dopóki nie ma skutecznej metody nauki, no jest niewiele warta, bo jest to tak naprawdę zwykły algorytm, który można hardkodować, więc kluczem jest to, jak to dobrze uczyć. Więc 60. lata to jest szybki rozwój. I potem mamy rok 69 i praca panów Mińskiego i Paperta, która dość mocno podważyła zasadność sieci neuronowych. Mianowicie w tej pracy oni udowodnili, że jeżeli mamy liniową funkcję aktywacji, to przy jednej warstwie ukrytej nie da się zrealizować funkcji XOR. Tutaj te szczegóły, czym jest warstwa ukryta, czym są funkcje aktywacji, o tym za moment powiem. W każdym razie, co jest tutaj ważne, to że ta praca spowodowała taki zmierzch rozwoju sieci neuronowych w latach 70. Dopiero w 82 roku pan Hopfield zrobił coś w rodzaju takiej rehabilitacji sieci neuronowych, ponieważ on powiedział i zauważył, udowodnił też w badaniach, że rzeczywiście, jeżeli funkcja aktywacji jest liniowa, to nie da się tej funkcji XOR zrealizować przy pomocy jednej warstwy, ale no, ta funkcja nie musi być liniowa. Możemy mieć inne funkcje aktywacji, o tym już za chwilę. I potem bardzo, bardzo ważny rok i bardzo ważna praca, 86 rok, powstaje algorytm propagacji wstecznej błędu. Czyli to jest algorytm uczenia sieci, który jest tak naprawdę głównym algorytmem, który stosujemy po dzień dzisiejszy. Tutaj warto zapamiętać nazwisko pana Hintona,
bo ono jeszcze za moment wróci. 95 rok, usprawnienie maszyny wektorów nośnych. Maszyna wektorów nośnych istniała już wcześniej, natomiast w 95 roku wprowadzono taki mechanizm soft margin, czyli taki miękki margines, który pozwalał lepiej separować instancje. No i potem o takich początkach głębokiego uczenia możemy mówić, że to jest rok 2006, 2008, tak mniej więcej coś takiego, czyli praca na temat hierarchicznej nauki cech. To się też bardzo mocno wiąże z tym, że też moc obliczeniowa, którą dysponujemy, w sposób istotny się rozwinęła. Więc tak naprawdę to, co stanowiło taki główny, bym powiedział, motor rozwoju sieci neuronowych, to jest przede wszystkim to, że te teoretyczne modele, teoretyczne rozważania, które do tej pory już były, już istniały, mogliśmy zacząć realizować w praktyce, bo mieliśmy już wystarczającą ku temu moc obliczeniową. Z kolei to, że właśnie okazało się, że możemy to w praktyce realizować, spowodowało, że też zaczęło napędzać teorię i research. W związku z czym jakby tutaj ta machina zaczęła się kręcić. Dwa słowa o inspiracji biologicznej. Tak jak się okaże za moment, jak zobaczymy model neuronu, to możemy znaleźć analogiczne elementy w neuronie człowieka, czyli w komórce nerwowej. Mianowicie analogią do ciała komórki nerwowej jest sumator w modelu uczenia maszynowego, w modelu tutaj sieci neuronowych. Analogią do dendrytów, czyli takich cienkich włókien wokół neuronu, są krawędzie sieci. Natomiast analogią do aksonu, czyli takiego grubszego włókna, które łączy neurony, są funkcje aktywacji. I teraz spójrzmy na początku tak z lotu ptaka może, zanim wejdziemy w szczegóły, czym jest sieć neuronowa. Więc sieć neuronowa to jest przede wszystkim zbiór neuronów, które są ułożone w warstwie. I w takim podstawowym modelu, to jest przykład małego perceptronu z jedną warstwą krytą, te neurony są ułożone w warstwach. I zawsze w pierwszej warstwie, to jest tak zwana warstwa wyjściowa i tutaj na wejście do tej warstwy są po prostu cechy naszego problemu. Zatem, jeżeli mamy zbiór irysów, ten standardowy zbiór taki do nauki uczenia maszynowego i tam mamy kwiaty, które są opisane czterema wielkościami, taka sieć będzie miała na wejściu cztery neurony. Każdy z neuronów odpowiada innej cesze naszego problemu. W tym problemie, tych klasyfikacji kwiatów, mamy trzy możliwe gatunki, w związku z czym nasza sieć na wyjściu ma po prostu trzy neurony. Każdy neuron odpowiada danemu gatunkowi. Jako predykcja wybierana jest ta wartość, ta kategoria, która na wyjściu, której odpowiadający neuron będzie miał największą wartość. Czyli przykładowo, jeżeli na wyjściu sieci neuronowej będziemy mieli tutaj na przykład 0,7, tutaj 0,2, a tutaj 1,1, wówczas jako predykcja z naszej sieci będzie wybrany gatunek setosa. A to, co się dzieje wewnątrz, no to właśnie zaraz się przyjrzymy temu bliżej. Natomiast to, co warto tutaj zauważyć już teraz, pomiędzy pierwszą, czyli tą wejściową warstwą neuronową, a wyjściową mamy tak zwaną warstwę ukrytą. Czyli to jest zbiór neuronów, które są gdzieś pomiędzy. Tych warstw ukrytych może być dowolna liczba i tak naprawdę to, co właśnie charakteryzuje głębokie uczenie, to jest to, że tych warstw jest dużo. Co to znaczy dużo? To nie jest jednoznacznie określone, czyli nie ma takiej liczby, która by mówiła, że już teraz mam do czynienia z głębokim uczeniem, ale z reguły tak można powiedzieć, że jeżeli tych warstw jest już tak bliżej kilkunastu, no lub więcej, wówczas raczej o takich sieciach mówi się, że to są już sieci głębokie. To, co też ważne tutaj, to zauważmy, że każdy neuron z danej warstwy jest połączony z każdym neuronem z warstwy kolejnej. I to są tak zwane krawędzie. Z każdą krawędzią jest skojarzona pewna liczba, jest to jej tak zwana waga. Waga jest obliczana w procesie uczenia i o tym będziemy jeszcze mówić. Czyli tutaj mamy taki rzut z lotu ptaka, jak wygląda sieć neuronowa. A teraz przejdźmy niżej, czyli przyjrzyjmy się,
jak wygląda pojedynczy neuron. Pojedynczy neuron, czyli takie jedno kółko i teraz patrzymy, co tutaj się dzieje. Jeden neuron składa się z dwóch głównych elementów. Po pierwsze jest to sumator, a po drugie jest to funkcja aktywacji. Sumator odpowiada za to, żeby sumować iloczyn wag i sygnałów. Zatem jeżeli tutaj mamy na jakimś etapie uczenia, te wagi mają określone wartości i tutaj mamy sygnał z warstwy wcześniejszej, w szczególności to może być warstwa wejściowa lub któraś warstwa ukryta, to ten sumator będzie nam sumował tutaj x0 razy w0, dodać x1 razy w1, dać x2 razy w2 i tak dalej. Następnie mamy funkcję aktywacji, czyli coś, co przekształca ten sygnał. O tym, jakie mogą być funkcje aktywacji już za moment. W każdym razie to jest ten element, który spowodował, że lata 70. to jest troszkę taki przestój w pracach nad sieciami neuronowymi, bo ta praca mówiła, że tu, gdy jest funkcja liniowa, czy identyczność, no to nie można tego ksora zrealizować. A to właśnie potem te kolejne rozwój dalszy sieci był właśnie jakby napędzany tym, że tutaj stosowano różne inne funkcje aktywacji. Dalej ten sygnał, który jest poddany funkcji aktywacji, wychodzi z neuronu i stanowi potem sygnał wejściowy do kolejnej warstwy. No i teraz dwa słowa funkcji aktywacji. No, tak jak już zostało powiedziane, to jest transformacja, której poddawany jest sumowany sygnał wchodzący do neuronu. Czyli jest to funkcja ze zbioru liczb rzeczywistych w zbiór liczb rzeczywistych, w takiej najbardziej ogólnej formie. To, co jest też ważne, to że każda warstwa sieci neuronowej może mieć inną funkcję aktywacji, natomiast w ramach jednej warstwy sieci neuronowej stosujemy te same funkcje aktywacji. No i teraz o tych funkcjach aktywacji. Po pierwsze identyczność, czyli ta jedna z najstarszych funkcji, ona obecnie jest tak naprawdę stosowana tylko w jednym przypadku, czyli jako warstwa w warstwie wyjściowej, w neuronie wyjściowym dla problemu regresji. W problemie regresji predykujemy liczby, które w ogólności mogą mieć, nie mają ograniczonego zakresu, w związku z czym też potrzebna jest taka funkcja, która będzie mogła zwracać dowolną wartość. Czyli to jest identyczność. Mamy funkcję sigmoidalną oraz tangens hiperboliczny. One były bardzo popularne od lat 80. No i tak naprawdę do tej pory je się jeszcze troszkę stosuje. Natomiast w obecnych czasach też dla głębokiego uczenia standardem jest funkcja aktywacji RELU, czyli Rectified Linear Unit. Zauważmy, z elektroniki to jest nic innego jak po prostu prostownik, czyli dla wartości ujemnych przyjmuje tutaj wartość 0, natomiast dla wartości dodatnich jest to funkcja identyczności. Mamy różne tutaj też odmiany, modyfikacje tego relu, natomiast ogólny kształt jest właśnie taki, że do zera, czyli dla wartości ujemnych, nie ma pobudzenia z danego neuronu, a potem jest już ta zależność liniowa. Relu robi furorę, tak można powiedzieć, mniej więcej od 2010 roku i jest to pewien standard, w takim sensie, że jeżeli nie mamy jakichś innych szczególnych wytycznych czy zaleceń, no to sprawdzamy, jak dana sieć działa właśnie z tą funkcją aktywacji. Teraz przyjrzyjmy się bliżej perceptronowi wielowarstwowemu, czyli to jest właśnie ta architektura, którą widzieliśmy 3 slajdy temu. To jest ta podstawowa, obecnie stosowana architektura, w takim sensie, że najprostsza, a jednocześnie też bardzo silna, bardzo osiągająca bardzo dobre wyniki predykcyjne. Teraz, aby jednoznacznie zdefiniować, czym jest perceptron i określić, że dana sieć jest jednoznacznie zdefiniowana, potrzebujemy podać takie 3 elementy. Po pierwsze liczbę warstw, czyli oprócz warstwy wejściowej i wyjściowej, musimy powiedzieć, ile dana sieć ma warstw tych ukrytych. Po drugie liczbę neuronów w warstwach. Warstwa wejściowa jest zdefiniowana przez po prostu liczbę cech naszego problemu. Warstwa wyjściowa jest z kolei zdefiniowana przez liczbę możliwych klas,
Jeżeli mamy trzy klasy w procesie projekcyjnym, no to będą trzy neurony. Jeżeli mamy 10 klas, to będzie 10 neuronów. Jeżeli mamy problem regresji, czyli zwracanie wartości ciągłej, wartości numerycznej, to mam jeden neuron. Natomiast, więc tutaj warstwa wyjściowa i wejściowa są dość jednoznacznie określone. Natomiast to, ile mają neurony, ile jest neuronów w warstwach tych pośrednich, tych warstwach ukrytych tak zwanych, to jest do eksperymentowania i do tutaj decyzji osoby implementującej. Dalej funkcja aktywacji w poszczególnych warstwach. Jeżeli chodzi o warstwę wyjściową, no to z reguły też to jest zdefiniowane. Dla regresji mamy po prostu identyczność, aby móc dowolną liczbę zwracać. Natomiast dla klasyfikacji jest to tak zwana funkcja softmax, która powoduje, że output z naszej sieci możemy traktować jako taką interpretację prawdopodobieństwa, ponieważ ten output ma się sumować do jedynki. I mając te trzy rzeczy określone, nasza sieć jest jednoznacznie zdefiniowana. W uczeniu maszynowym mamy takie dwie główne fazy. Mamy fazę uczenia i potem fazę już predykcji, czyli fazę po wdrożeniu. Chciałbym tutaj w tym przykładzie pokazać, jak na początku sieć predykuje, czyli jak działa sieć nauczona, a potem wiedząc, jak to działa, będziemy mogli tak dać pewną intuicję, jak działa nauka sieci, no ponieważ nauka, jak się zaraz okaże, jest procesem dość mocno skomplikowanym. Więc jak działa predykcja? Wyobraźmy sobie, że mamy taką instancję dwucechową. Po prostu mamy x i y i mamy dla niej właśnie te wartości 10 razy 20 i wiemy, że wartość poprawna, czyli to, co jest predykowane, powinno wyjść 26. No i zobaczmy, jak ten sygnał będzie procesowany. Tu jest dziesiątka, tu jest dwudziestka, więc zgodnie z tym, jak działa neuron. 10 razy pół, no to jest po prostu 5. 10 razy 0,25 to jest 2,5, czyli ten sygnał będzie tutaj przekazywany dalej. Tutaj jest 20. 20 razy 0,1 to jest 2. 20 razy 0,75 to jest 15. Teraz sumujemy. 15 plus 2,5 to będzie 17,5. Mamy funkcję relu, czyli to będzie identyczność dla wartości dodatnich, więc dalej jest też przekazywane 17,5. Podobnie tutaj 5 plus 2, 7. Idziemy dalej, no i sumujemy. 1 razy 17,5 to jest 17,5. 7 razy 0,95 to jest 6,65. Znów mamy relu, czyli to będzie po prostu identyczność, zatem ta suma będzie zostanie przekazana na wyjście sieci. 17,5 plus 6,65. To jest 24,15. To zwróciła sieć. Jaka jest wartość poprawna? Wartość poprawna jest 26. Zatem zauważmy, co tutaj się dzieje. Błąd na wyjściu sieci wynosi tę różnicę, czyli 26 odjąć 24,15, czyli 1,85. I teraz proces nauki sieci, tak jak wspomniałem, jest skomplikowany. Czyli to jest ten algorytm propagacji wstecznej. Myślę, że na omówienie jego potrzeba oddzielnego wykładu. Natomiast chciałbym dać pewną intuicję, jak to działa. Więc teraz tak, jeżeli wiemy, że nasza sieć ma taki błąd, to to oznacza, że wagi powinny się zmodyfikować w ten sposób, aby przy następnej iteracji, przy następnym daniu tego samego egzemplarza na wejście sieci, ten błąd był mniejszy. Zatem zauważmy, że jeżeli tutaj mamy same wagi dodatnie i sygnał też jest dodatni, to w tym iteracji algorytmu propagacji wstecznej będziemy mieli taki efekt, że ten błąd przy kolejnym tym przejściu powinien być mniejszy po takim jednym procesie iteracji. A żeby ten błąd był mniejszy, no to w tym naszym przypadku wartość zwrócona powinna być nieco większa. A zatem, aby ta wartość zwrócona była nieco większa, no to te wagi powinny się delikatnie zwiększyć. Oczywiście nie mogą się zwiększyć za bardzo, ponieważ wtedy też możemy przejść w drugą stronę, tak? I będzie taki błąd, że będzie za dużo tutaj ta wartość. Co do szczegółów algorytmu propagacji wstecznej, to on działa, jego podwalinami jest gradient pochodnych.
no i odpowiednie wymnażanie tego gradientu i to polega na tym, że ten błąd, który tu mamy na wyjściu, czyli ten w tym momencie 1,85, on jest propagowany wstecz, od tej ostatniej warstwy aż do pierwszej. Tak jak wspominałem, no na zajęciach na uczelni mniej więcej, albo mówić szczegóły tego algorytmu, potrzeba oddzielny wykład oraz dość solidne podstawy matematyczne. Dobrze, tutaj widzę pytanie, jest bezpośrednio tutaj dotyczące tego przykładu. Skąd się wzięły wartości współczynników na wektorach? Domyślam się, że chodzi o te jakby wartości na wagach, a nie wektorach, bo wektor tutaj jest stały. To jest przykład tylko. To jest przykład, że założyłem, że mamy taką fazę, że sieć jest nauczona w takim stadium, że te wartości są takie i tutaj chciałem zaprezentować po prostu, jaki będzie osiągnięty wynik, czyli jak ta sieć predykuje. Te wartości zostały tutaj arbitralnie przeze mnie dobrane. Więc oprócz perceptronu mamy również sieć konwolucyjną, którą możemy powiedzieć, że to już jest stricte związane z głębokim uczeniem. W takim sensie ona została wynaleziona pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, ale nie zyskała dużej popularności, dopóki właśnie nie upowszechniło się głębokie uczenie. Czyli tak mniej więcej te lata 2006-2008. Sieć konwolucyjna znajduje szczególne zastosowanie w tych przykładach, w tych jakby obszarach, gdzie mamy do czynienia z obrazami, ponieważ ona umie wyodrębniać pewne właściwości, pewne wzorce na obrazach. I teraz idea tej sieci jest taka, że w kolejnych warstwach sieć znajduje coraz to bardziej złożone wzorce, czyli przykładowo w jakichś pierwszych warstwach może być tak, że to jest wykrywanie tylko krawędzi. Potem to jest jakieś wykrywanie elementów twarzy, a następnie to jest wykrywanie całych twarzy. Takim standardem jest to, że te warstwy konwolucyjne są zakończone tak zwanymi warstwami gęstymi, czyli to są takie warstwy, jak znajdują się w perceptronie. I teraz sieć konwolucyjna, tutaj element konwolucyjny, on posiada dwie takie główne elementy, mechanizmy, które się przeplatają. Jeden to jest właśnie ta warstwa konwolucyjna do wykrywania wzorców i to jest nic innego jak filtr. Tak jak może znamy po prostu z przetwarzania obrazów filtry do wykrywania krawędzi, czy to jest filtr Sobela, filtr do wykrywania nie wiem, kontrastu, zmian kontrastu, różne inne filtry, to jest nic innego jak konwolucja. Różnicą jest to, że te filtry, wartości tych filtrów, one się zmieniają wraz z procesem uczenia. Czyli to nie są filtry wartości, które są stałe, one są modyfikowane w procesie uczenia. Czyli mam taki algorytm analogiczny do propagacji wstecznej dla perceptronu, tylko tutaj dla was konwolucyjny. I drugi taki element sieci konwolucyjnej to jest tak zwana warstwa poolingowa, która powoduje to, że rozmiar sieci jest zmniejszany. Dwa główne warianty warstwy poolingowej to jest max lub average i to polega na tym po prostu, że z danej grupy pikseli, na przykład 4 pikseli, wybierana jest wartość maksymalna lub średnia, dzięki czemu i takie okienko 2x2 po prostu przechodzi coraz dalej w obrazie, dzięki czemu po takiej warstwie poolingowej będziemy mieli obraz o rozdzielczości 2 razy mniejszej w każdym wymiarze. Warstwy konwolucyjne i poolingowe się z reguły ze sobą przeplatają. No i na końcu po to, aby już móc mieć konkretny wynik, konkretną predykcję, mamy te zwykłe neurony, tak jak w perceptronie, no i warstwę wyjściową z funkcją aktywacji softmax. Do dalszych przykładów, które już też z kodem, które będziemy dzisiaj analizować, posłuży nam taki podstawowy zbiór benchmarkowy w obszarze uczenia maszynowego i też głębokiego uczenia, czyli MNIST, czyli zbiór cyfr. Przykład takich obrazków znajduje się tutaj wraz z poprawnymi etykietami. Czyli tego zbioru będą dotyczyć nasze przykłady w kodzie. Te obrazki są rozmiaru 28x28 w odcieniu szarości, czyli jeden piksel jest opisywany jedną liczbą.
No i pierwszy przykład. Zacznijmy od stworzenia prostej sieci neuronowej przy pomocy pakietu Keras. Tutaj mamy różny import różnych tutaj bibliotek i podpakietów w ramach tych bibliotek, którym będziemy dalej używać. No i pierwszy slajd tutaj nam pokazuje, jak stworzyć sieć. Będziemy tworzyć model sekwencyjny, w sposób sekwencyjny, czyli po prostu dodając kolejne warstwy. No i zauważmy, co tutaj się dzieje. Najpierw dodajemy warstwę konwolucyjną. Kernel size to jest po prostu rozmiar tego filtra, którym będzie używany do tworzenia tych konwolucji. Strides to jest, o ile przesuwamy ten filtr, czyli gdy ten filtr aplikujemy do naszego obrazu, to jego przesuwamy aby do kolejnych tutaj pikseli. W tym momencie to jest po prostu będzie przesunięcie o wektor 1,1. Funkcja aktywacji, czyli o 1 piksel w obu kierunkach. Funkcja aktywacji relu, czyli pewien standard. No i tutaj też musimy podać rozmiar wejścia. Czyli zauważmy, rozdzielczość jest 28x28, więc tutaj właśnie to odpowiada w input shape. Natomiast jako, że obraz jest w skali szarości, no to mamy tu jedynkę. Gdybyśmy mieli obraz kolorowy RGB, tutaj by była trójka. Następnie warstwa poolingowa w realizacji tego maksimum, czyli żeby zmniejszyć rozmiar tego zdjęcia. Znów tutaj, tak jak wspominałem, tu będzie rozmiar 2x2 i też będziemy się przesuwać o 2. Zatem rozmiar takiego zdjęcia po warstwie poolingowej zmniejszy się całościowo czterokrotnie, bo to będzie dwukrotne zmniejszenie w każdym wymiarze, więc 2x2 będzie po prostu 1/4 liczby pikseli tych początkowych. Tutaj mamy znów warstwę konwolucyjną i warstwę poolingową. To jest, tak jak wspominałem, taki standard, że warstwy konwolucyjne i poolingowe się przeplatają. I potem, aby na końcu już użyć tych warstw gęstych, czyli tych warstw takich, jak są w perceptronie, musimy sieć wypłaszczyć, do tego służy tak zwana warstwa flatteningowa, wypłaszczająca. Na końcu mamy już te zwykły taki element perceptronowy, czyli będziemy mieli warstwę złożoną z 256 neuronów i funkcją aktywacji relu oraz warstwę wyjściową, mamy 10 klas, w związku z czym 10 neuronów na wyjściu, funkcja aktywacji softmax. Więc na tamtym slajdzie mieliśmy zdefiniowaną architekturę tej sieci, a tutaj mamy parametryzację treningu oraz sam trening. Więc metoda compile służy do skonfigurowania tych procesu uczenia. Zatem jako optymalizator będziemy używali ADAM. ADAM to jest taki wynalazek z 2015 roku, bardzo powszechny. Podobnie tak jak relu, jeżeli nie wiemy co wybrać, to jaką funkcję aktywacji, to bierzemy relu. Podobnie z optymalizatorem, jeżeli nie mamy innych przesłanek, to wybieramy ADAM. Funkcja straty kategoryczna, cross-entropia, metrykę, którą chcemy mierzyć, no to jest accuracy, czyli taka podstawowa miara dla problemu klasyfikacyjnego. Metoda fit, czyli trening naszej sieci. Tutaj musimy podać po pierwsze kształt, czyli rozmiar naszych danych. Więc zauważmy, co tutaj się dzieje. W pierwszym wymiarze dajemy liczbę naszych instancji treningowych, czy to jest shape od zera, a potem dajemy to, co jest argumentem tej metody. A z kolei zauważmy potem, co podajemy jako wejście tej metody. Dajemy shape 0, shape 1 i shape 2. Czyli po prostu rozmiary naszego obrazka. To jest o tyle potrzebne, że sieć nasza konwolucyjna potrzebuje wiedzieć, jakiego rozmiaru jest, w jakich poszczególnych wymiarach, jaka jest liczba pikseli, po to, aby móc po prostu wychwytywać kształty. Więc to nie wystarczy, że my podamy na przykład całą rozdzielczość, że 28x28 to jest 784. My tu potrzebujemy w każdym wymiarze dokładnie podać te wartości. Tutaj jest załadowanie zbioru danych, zeskalowanie, aby były wartości z przedziału 0,1. No i tak, tworzenie sieci, trening, predykcja i ewaluacja. Czyli taka, zauważmy, sieć no, dość prosta mimo wszystko, konwolucyjna, dała nam już tutaj ponad 99%.
wraz z dalszym tutaj ciągiem prezentacji będziemy jeszcze ten wynik polepszać. Więc tak, pierwszy sposób na polepszenie. Co tutaj się mogło stać, że ten wynik nie był lepszy? Być może mamy do czynienia ze zjawiskiem przeuczenia lub niedouczenia. Mianowicie zauważmy, tutaj liczba epok, którą podaliśmy do nauki, jest stała. W związku z czym być może mamy do czynienia ze zbyt krótką nauką lub zbyt długą nauką. Dobrze by było znaleźć ten optymalny punkt, czyli punkt, w którym wynik na zbiorze testowym jest optymalny. Jest to najlepszy punkt do zatrzymania procesu nauki. No i teraz jak ten punkt znaleźć? Bazujemy na poprzednim przykładzie i ja tutaj będę wskazywał tylko te elementy, które dodaliśmy, które się różnią. Więc po pierwsze dodajemy tak zwany checkpoint, który nam pozwala zapisywać sieć do pliku. To nam się przyda w dalszej kolejności. I co więcej, ustawiam tutaj argument save best only. To nam gwarantuje, że jeżeli my przejdziemy dalej w tej nauce, to sieć i tak wróci do tego, znaczy zapisze ostatecznie te parametry, które były optymalne. I dlaczego to się stanie? No, to się stanie dlatego, że my dodatkowo tutaj ustawiamy tak zwany callback early stopping i on pozwala właśnie na wcześniejsze zatrzymanie treningu. Early stopping będzie monitorował accuracy na naszej części walidacyjnej, którą też wyodrębniliśmy tutaj podając validation split na 0,1. W związku z czym 10% naszego zbioru będzie przeznaczone na walidację po każdej epoce. Co więcej, może się zdać, że akurat w danej epoce no, wyszło wyjątkowo słabo, w związku z czym my dajemy jeszcze naszemu temu callbackowi parametr patience, cierpliwość na 3, w związku z czym on sprawdzi jeszcze 3 kolejne epoki, czyli nawet jeżeli już się przestało poprawiać, to on sprawdzi jeszcze, czy przez 3 najbliższe przypadkiem się nie polepszyło. No i jeżeli nie, no to wtedy właśnie wróci do tych wag save best on, tutaj które, tych optymalnych, które osiągamy dzięki parametrowi save best only i proces uczenia zostanie zatrzymany. Tutaj jeszcze taka kwestia techniczna, jako że chcę zapisywać te sieci do pliku, to się zaraz przyda, no to też z poziomu właśnie kodu tworzę folder, czyszczę go, jeżeli coś wcześniej istniało i on nam będzie ten folder służył do zapisu tych modeli. No, co jest też ważne w uczeniu maszynowym, szczególnie w przypadku modeli, które się uczą długo, żeby je zapisywać, żeby nie musieć za każdym razem je na nowo trenować, bo to może zająć bardzo dużo czasu. Jak dalej można nasz model polepszyć? Mianowicie dostarczając więcej danych. Znany wykres w głębokim uczeniu i też tak naprawdę stanowiący takie podstawy głębokiego uczenia i dlaczego to działa w obecnych czasach. Mówimy, że żyjemy w erze danych, tak? Mamy te słynne prawo, co tam mówi, że ilość danych rośnie w czasie wykładniczym. I rzeczywiście to, iloma danymi dysponujemy w dzisiejszych czasach, to jakby nie dysponowaliśmy wcześniej. I też dzięki temu między innymi głębokie uczenie osiąga takie rezultaty. Mianowicie w standardowym uczeniu maszynowym, czyli przy mniej złożonych modelach, generalnie jeżeli dojdziemy do pewnej ilości danych, kolejne dane już nam nie pomagają jakoś istotnie. Natomiast w przypadku głębokiego uczenia ta krzywa wypłaszcza się dużo, dużo dalej. Więc takim kolejnym krokiem, który nam może pomóc osiągnąć lepszy wynik, jest więcej danych. No i teraz jak tych więcej danych osiągnąć? Skąd je mieć? Po pierwsze uczenie z częściowym nadzorem. To jest taka sytuacja, że część danych mamy poetykietowanych, a część nie. Wyobraźmy sobie przykład, że mamy olbrzymi zbiór zdjęć, no co nie jest zbyt trudne w obecnych czasach. Mamy pewnie dostęp do tego typu baz. Natomiast problem jest taki, że jak to etykietować, prawda? Bo to jest przede wszystkim czasochłonne, o innych problemach z etykietyzacją już za moment. No w każdym razie może być sytuacja, że rzeczywiście mamy olbrzymi, wręcz nieograniczony zbiór danych. Wówczas etykietujemy tylko część przy pomocy, no etykietyzacja musi tu nastąpić przy pomocy człowieka, natomiast i na tej podstawie tych
egzemplarzy treningowych, które są zaetykietowane, budujemy jakiś wstępny model i następnie, mając już ten wstępny model, my predykujemy etykiety dla tych egzemplarzy, które nie widzieliśmy. Oczywiście może się okazać, że nasz model się pomyli, może się okazać też, że jakiegoś egzemplarza kompletnie nie wie, jak poetykietować, może tak być. Natomiast efekt tego jest taki, że nasz zbiór ten nowy, treningowy, który powstaje z tego oryginalnego zbioru oraz dodatkowo tych egzemplarzy, które poetykietował nasz ten wstępny model, on jest dużo, dużo większy. Dzięki czemu zysk związany z tym, że mamy te nowe dane, też jest większy niż te potencjalne straty związane z tym, że niektóre egzemplarze raczej pojedyncze, raczej w mniejszości zostały źle zaetykietowane. Więc jednym takim tutaj sposobem na zwiększenie ilości tych danych jest po prostu właśnie uczenie z nadzorem. Natomiast zadaje się pytanie, no co jeżeli my tych zdjęć nie mamy, jeżeli po prostu tych danych więcej nie ma? No bo właśnie nie wszystkie dziedziny, nie wszystkie obszary są takie, że mamy tych danych dużo. I tutaj z pomocą przychodzi nam mechanizm augmentacji danych, o których chciałbym powiedzieć dwa słowa. Więcej o augmentacji danych mówiłem w zeszłym roku w maju na seminarium, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to odsyłam do tego. Natomiast tutaj opowiem o takich kluczowych aspektach w kontekście głębokiego uczenia. Więc tak jak wspominaliśmy, etykietyzacja stanowi problem, bo jest kosztowna, czasochłonna. No i też jeżeli mówimy o jakimś problemie dziedzinowym, jakimś zaawansowanym, no to wymaga też ekspertów, z czym może być problem, czy przykładowo etykietyzacja na przykład zdjęć jakichś medycznych. Co więcej, zakładając właśnie, że mamy szczególnie głęboką sieć neuronową, czyli sieć złożoną z tysięcy, milionów, a nawet obecnie i miliardów parametrów, tych danych potrzebujemy naprawdę dużo, żeby uniknąć problemu przeuczenia. W związku z czym rodzi się pytanie, czy jesteśmy w stanie jakoś ten zbiór rozszerzyć, jednocześnie nie mając tych danych, tak jak jest to w przypadku tego uczenia częściowo nadzorowanego. No i okazuje się, że to się da zrobić i chciałbym to omówić na podstawie właśnie obrazów, bo to myślę dość łatwo i intuicyjnie widać. Czyli idea jest taka, żeby przekształcić w sposób niewielki obraz, tak aby on był dalej tej klasy początkowej, natomiast no, jakoś się różni, w związku z czym urozmaicał nasz zbiór treningowy. Tutaj też takich kilka inspiracji, jak to może pomagać, czyli po prostu przede wszystkim tworząc zbiór, tworząc nasze instancje coraz bardziej zróżnicowane, tak aby one odpowiadały coraz większej liczbie takich przypadków rzeczywistych, no, które nie zawsze mamy w tym oryginalnym zbiorze. Co więcej, stosując augmentację danych, możemy zapobiec takiej sytuacji, gdy zbiór treningowy był tworzony w sposób jakiś taki zaburzony, przykładowo nie uwzględniający niektórych przypadków. Powiedzmy, że mamy rozróżniać samochody jakieś, na przykład danej marki samochody były tylko z lewego profilu tworzone, a innej marki tylko z prawego profilu. Wówczas się okaże, że ta kwestia właśnie profilu mogłaby zdominować samą różnicę w samochodach, tak? Więc ideą tutaj augmentacji danych mogłoby być po prostu obrócenie, powiedzmy, samochodu marki Ford, tak aby były zdjęcia zarówno z jednego profilu, jak i drugiego. Podobnie z Oplem, który będzie rozróżniany właśnie, tak? Między Fordem i Oplem. Chcemy po prostu mieć jak najszerszy zbiór, który będzie pokrywał jak najwięcej przypadków rzeczywistych. Przykład, mamy liczbę 6 i w różny sposób można ją tutaj, taki obrazek przekształcać. Jeszcze na koniec powiemy zaraz o problemach, bo to nie jest tak, że możemy ją dowolnie przekształcać, ale o tym już za moment. Temat augmentacji danych jest bardzo, bardzo obecnie popularny i też jak się popatrzy na artykuły powstające w obszarze głębokiego uczenia, to augmentacja danych zajmuje naprawdę duży tutaj wycinek. Chciałbym wspomnieć tylko o tym, że mamy tych metod wiele. Jakby sama augmentacja nie jest istotą tego seminarium, więc opowiem o takim podstawowym rodzaju, czyli transformacjach geometrycznych.
Natomiast wiedzmy, że tego jest dużo, bo mamy również transformacje na poziomie koloru. Tutaj takie różne szumy, szum typu sól i pieprz, szum gaussowski, w którym my modyfikujemy losowo piksele. Możemy zmieniać różne parametry zdjęcia, nasycenie, kontrast, jasność. Mamy różne takie techniki interpolacyjne, w których my mieszamy zdjęcia, jakieś je łączymy. Mamy też o organach troszkę będzie, augmentację przy pomocy GANów. Cała masa technik takich bardziej zaawansowanych ogólnych, jak i również mamy metody dziedzinowe, które są przeznaczone do konkretnych zagadnień, czyli przykładowo stricte augmentacja do pisma ręcznego albo do problemu rozpoznawania twarzy. Więc teraz o tych podstawowych formach augmentacji. Wyobraźmy sobie, że tutaj mamy piłeczki i chcemy rozszerzyć ten zbiór, aby zawierał więcej egzemplarzy. No to pierwszy taki przykład augmentacji, odbicie. Prawda? Możemy odbić względem krawędzi pionowej, poziomej. Z czym tu uważać? No zauważmy, żebyśmy nie przeszli do innej klasy. Prawda? O ile w przypadku piłeczek to nie jest problem, bo dalej jest piłeczka tutaj żółta, to się nie zmienia. Te przykładowe, żebyśmy mieli klasyfikację liter, to jeżeli odbijemy literę B względem pionu, no to otrzymamy literę D, prawda? Więc tutaj się zmieni klasa, trzeba być ostrożnym. Obrót bardzo podobnie, skalowanie, czyli wycięcie kawałka i przeskalowanie tak, aby odpowiadał oryginalnemu rozmiarowi zdjęcia, przybliżenie lub oddalenie. Przesunięcie, tak żeby również uwzględniać, że dany obiekt może się znajdować niekoniecznie na środku, a w jakiejś części naszego obrazu przy krawędzi lub w rogu. Mam jeszcze z tych podstawowych metod takie przekształcenie jak shearing. Ciężko mi to na polski jakoś dobrze przetłumaczyć. W każdym razie chodzi o to, że ustalamy pewną linię i im dalej od tej linii, tym obraz się bardziej pochyla. Warto tu zwrócić uwagę, żeby augmentację danych robić cały czas świadomie myśląc. Czyli przykładowo, jeżeli byśmy mieli klasyfikację standardową obrazów, nie wiem, w salonie, na drogach, na parkingu, no to pewnie dobrze by było rzeczywiście zastosować odbicie. Jeżeli byśmy chcieli dodatkowo, no nie wiem, uwzględniać sytuacje takie dość specyficzne, czyli powiedzmy, że jakieś wypadki drogowe i coś z możliwością dachowania samochodu, pewnie rzeczywiście wówczas warto by było również włączyć taki obraz. Natomiast tego typu obraz no już raczej nie będziemy włączać do naszego zbioru, czy takie obrazy w pionie samochodu, ponieważ tylko będą nam zaszumiały nasz zbiór. No oczywiście tutaj jak zawsze może być pewna różnica, pewne wyjątki, czyli na przykład farma Cadillaców w USA. I teraz przykład, jak taką augmentację danych zrealizować. Czyli zaczynamy od tego, co mieliśmy ostatnio, czyli już tę sieć, która się uczy i stopuje, kończy naukę w odpowiednim momencie. I teraz rozwijamy to o mechanizm augmentacji. Więc zauważmy, co tutaj jest kluczem. Feed generator, czyli zamiast metody feed mamy feed generator. I tutaj do tego będziemy stosować właśnie klasę DataGen, o której już za moment, która nam generuje te zaugmentowane obrazy. Czyli tutaj jest główna ta różnica, że nie dajemy od razu konkretnego zbioru, a dajemy feed generator. I podobnie zauważmy do części walidacyjnej, również nie dajemy konkretnego zbioru, a również feed generator, który nam generuje te obrazki. Też plusem takim technicznym jest to, że on generuje te obrazki jakby w locie, on the fly, dzięki czemu też nie potrzeba dodatkowej pamięci na to. A sam obiekt ten generatora polega na tym, że my w konstruktorze podajemy jaki zakres, jaki rodzaj chcemy tutaj dopuszczać. W tym przypadku to będzie rotacja, dopuszczamy maksymalnie 10 stopni, czy on będzie losował wartości od 0 do 10 stopni, jeśli chodzi o rotację. Przesunięcie w pionie i poziomie będzie od 0 do 2 pikseli włącznie. No i tutaj część walidacyjna, ile ma pójść, żeby tu poszła 1/10.
To nam się też zaraz przyda, więc tutaj policzmy sobie trzy takie, takie modele, stwórzmy trzy. Więc zauważmy, one osiągnęły odpowiednio 99,31, 99,21 oraz 99,4. Zauważmy, każdy z nich jest lepszy niż ten bez augmentacji, który wyniósł 99,2. I to jeszcze nie wszystko, bo okaże się, że ten wynik da się jeszcze zaraz polepszyć. Tutaj dałem taką screen z pewnego artykułu, który pokazuje, że praktycznie zawsze augmentacja, dobrze zrobiona augmentacja danych pomaga. Zauważmy, tutaj mamy dwa takie bardzo znane zbiory benchmarkowe i plus oznacza, że została zastosowana augmentacja. Więc gdy porównamy te wyniki dla tu CIFAR 10 bez augmentacji z augmentacją i podobnie analogicznie dla CIFAR 100, zobaczymy, że wszędzie te wyniki są lepsze. Tutaj mówimy o błędzie, w związku z czym im mniejsza ta liczba, tym lepiej. A tutaj mamy całą masę różnych architektur. To są wszystko architektury głębokie i zauważmy, bez wyjątku te wyniki tu są lepsze. Czasami to jest rzeczywiście niewiele, a czasami to jest praktycznie dwukrotnie. Popatrzmy tutaj na przykład z błędu ponad 10 zrobił się błąd tu niewiele ponad 5. Podsumowując, augmentację danych, czyli wzbogacanie danych, polepsza zdolność modelu do generalizacji, czyli tak naprawdę to, o co nam chodzi, czyli że model dobrze działa na zbiorze testowym, a nie treningowym. Jako że technik jest tak naprawdę no, dziesiątki już obecnie, pozwala to tworzyć nieograniczoną liczbę egzemplarzy. Podobnie również tym bardziej, jeżeli możemy łączyć te techniki ze sobą, na przykład rotując, przesuwając, wprowadzając szum, to wszystko można łączyć, w związku z czym ta liczba egzemplarzy jest jeszcze większa. Kolejna kwestia, zauważmy, możemy augmentować na takich trzech poziomach. Możemy augmentować w przestrzeni cech, czyli gdy my w ogóle nie mamy interpretacji takiej rzeczywistej, po prostu mamy liczbę, na przykład wektor 100 liczb, no i pytanie, jak to augmentować, więc taka augmentacja oderwana od dziedziny. Mamy metody ogólne dziedzinowe, czyli przykładowo metody dla obrazów, metody dla sygnałów, metody dla przetwarzania języka naturalnego oraz możemy mieć takie metody stricte jeszcze bardziej domenowe, czyli na przykład w ramach obrazów zastanawiamy się, jak powiedzmy augmentować problem rozpoznawania twarzy albo pisma ręcznego. Wskazówka taka praktyczna, augmentacja razem z ensemblingiem, czyli włączeniem w zespoły, stanowi taki standard, jeśli chodzi, jeżeli chcemy podbić skuteczność naszego modelu, czyli jeżeli już wydaje nam się, że na poziomie pojedynczego modelu zrobiliśmy wszystko, co się da, spróbujmy jeszcze dołożyć augmentację i ubrać modele w zespół. Bardzo w ramach tych metod, tu przedstawiam tylko te standardowe, bardzo popularnym jest obecnie augmentacja przy pomocy GAN-ów. O tych też będzie dwa słowa na koniec, bo to jest chyba obecnie najbardziej taki żywo rozwijający się podobszar głębokiego uczenia. No i tak jak wspomniałem, augmentacja danych ma tak naprawdę zastosowanie praktycznie wszędzie tam, gdzie mówimy o głębokim uczeniu. I teraz takim ostatnim naszym krokiem w kontekście podbicia tego rezultatu osiąganego przez nasz model jest to, żeby połączyć go we wspomnianym przed chwilą zespół. Taka krótka inspiracja. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy pojedyncze modele, które osiągają każdy z nich skuteczność 60%, 70% i 60%. Tutaj jest poprawna klasa. I twórzmy zespół modeli, który będzie działał poprzez takie głosowanie. Głosowanie polegające na tym, że wybierana jest ta odpowiedź, która została zgłoszona przez większość modeli. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Jeżeli właśnie według to będzie ta nasza ostateczna predykcja, wówczas się okaże, że nasz zespół osiągnął 90%. Oczywiście z reguły to nie jest aż taka duża poprawa, ale praktycznie zawsze, jeżeli mamy sensowne modele składowe, to złączenie ich w zespół pozwala podnieść accuracy naszego modelu. No i też tak tutaj zrobimy, co tutaj się dzieje. Mamy te modele zaugmentowane już zapisane na dysku, je mieliśmy w tym poprzednim przykładzie. I teraz my je po pierwsze ładujemy z pliku,
Po drugie, predykujemy dla każdego z nich klasy. I po trzecie, gdy już mamy dla każdego z nich tych predykcje tych klas, my będziemy łączyć tak, aby ta ostateczna predykcja przez cały zespół, ona była sumowaniem decyzji przez modele składowe. No i okaże się, że zauważmy, że gdy te modele pojedyncze mają tę accuracy 9,9, 3,1, 2,1 i 4, to ten zespół osiągnął 99,64. Czyli zauważmy, no poprawa jest dość istotna, patrząc od strony błędu, który był na poziomie powiedzmy 0,6-0,7, a teraz jest na poziomie 0,35. Pytanie, czy to dobrze, czy to źle? Zakładając, że niektóre egzemplarze są naprawdę słabo poetykietowane, no to jest wiadomo kwestia subiektywna, ale wydaje mi się, że większość z Was zgodzi się, że przykładowo ten obrazek wygląda bardziej jak czwórka, nie jak dziewiątka, pewnie nie wiem, z tym podobnie. I mamy tych egzemplarzy kilkanaście czy dwadzieścia kilka, takich naprawdę wątpliwie poetykietowanych, no to ten wynik 99,64 jest, wydaje się, naprawdę sensowny. Co więcej, zauważmy, że to było naprawdę przy pomocy płytkiej sieci z dwoma warstwami konwolucyjnymi. Głębokie sieci, największe głębokie sieci, jakie widziałem obecnie, mają po 100 kilkadziesiąt warstw. W związku z czym, moim zdaniem, jeśli mówimy o takim naprawdę prostym relatywnie modelu, to wynik jest naprawdę sensowny. Warto tutaj jeszcze wspomnieć o takiej rzeczy, że mamy pewien minus głębokiego uczenia, mianowicie interpretowalność. Czyli jeżeli mamy jakieś proste modele, modele liniowe, modele drzewiaste, to interpretacja, dlaczego dana decyzja została podjęta, jest dość prosta i my możemy po prostu to łatwo wyjaśnić, że została podjęta taka decyzja, ponieważ nasz obiekt ma takie, a nie inne właściwości i drzewo decyzyjne go doprowadziło do tego miejsca. Natomiast w przypadku sieci neuronowej, szczególnie głębokiej, to może być nie do zrobienia. Nie do zrobienia, w związku z czym też aplikacja sieci neuronowych do naprawdę jakichś krytycznych rzeczy, która by się miało dziać bez jakiegoś ostatecznego potwierdzenia przez człowieka, bez takiego klepnięcia, że człowiek mówi tak, zróbmy tak, może być naprawdę ryzykowna. Co więcej, niektóre regulacje nawet na poziomie banków czy instytucji wymagają, aby model był interpretowalny. W związku z czym tutaj mamy taki aspekt, że właśnie z jednej strony rzeczywiście głębokie sieci osiągają w bardzo wielu dziedzinach taki poziom wyniki state of the art i po prostu ciężko je przebić jakimikolwiek innymi modelami. Natomiast jeśli chodzi o tę interpretowalność, tutaj jest kiepsko. W związku z czym też swoją drogą bardzo duży nurt i też obszar taki, jeśli chodzi o research w tym temacie, to jest XAI tak zwany, czyli Explainable AI. Dużo, dużo się dzieje właśnie w tym celu, aby móc jednocześnie bez pogarszania wyników osiągać dalej dobrze interpretowalne rezultaty. Powoli lądując, chciałbym pokazać, że te dwie architektury, które omówiliśmy, rzeczywiście się bardzo powszechnie, szeroko stosuje, są tak naprawdę też, może kroplą w morzu to przesada, ale stanowią mały wycinek przeróżnych architektur głębokich, o których, które się rozwija. Tak pokazując na takim schemacie, to jest schemat, który też arbitralnie prezentuje różne istniejące architektury. To, co my patrzyliśmy, to jest tak naprawdę perceptron, można powiedzieć perceptron wielowarstwowy, bo tak naprawdę między jedną warstwą ukrytą, a wielu warstw ukrytych tutaj dużej różnicy nie ma, jeśli chodzi o metodę działania. No i omówiliśmy też sieci konwolucyjne. Natomiast zauważmy, ile różnych innych tutaj rzeczy jest. Ja może wspomnę tak o kilku moim zdaniem ważniejszych. Sieci rekurencyjne, czyli wszelkie działania związane z przetwarzaniem języka naturalnego, bardzo szerokie tutaj zastosowania. Sieci generatywne, o tym będzie jeszcze dwa słowa na kolejnym slajdzie, to teraz to pominę.
Autoencodery, bardzo szerokie zastosowanie do kompresji danych, zauważmy, czyli chcemy wejście odwzorować na wyjście przy pomocy takiej warstwy, która jest tutaj zmniejszona, dzięki czemu jeżeli taka sieć się nauczy to dobrze odwzorowywać, będzie to oznaczało, że tak naprawdę przy pomocy mniejszej ilości danych jesteśmy w stanie tę samą informację zapisać albo z bardzo małą stratą. Sieci rezydualne też, to jest rok 2015, czyli żeby oprócz połączenia z najbliższą warstwą były też połączenia z warstwą kolejną. I tutaj też jest bodajże z 2017 jeszcze rozszerzenie tego, Densely Connected Neural Networks, czyli sytuacja, że nie tylko z warstwą kolejną i jeszcze następną, ale że są połączenia ze wszystkimi warstwami już do końca. Tu mamy kilka takich architektur, które obecnie już raczej rzadziej się stosuje, natomiast stanowiły bardzo duży krok w kontekście rozwoju sieci głębokich. Mianowicie, gdyby nie łańcuchy Markowa, to by pewnie nie powstał model Hopfielda albo powstałby dużo później. Gdyby nie sieć Hopfielda, pewnie by pan Hinton, który tworzył maszynę Boltzmana, no może by nie wpadł, albo by to może dłużej czasu zajęło. Z kolei potem już ograniczona maszyna Boltzmana już stanowi taką bezpośrednią, nie wiem, taki prerekwizyt bezpośredniego poprzednika Deep Belief Network, a jeżeli z kolei mówimy o Deep Belief Network, no to przyjmuje się, że to jest taka pierwsza architektura głęboka, w sensie, że tak zastosowano to określenie głęboki. I tak jak wspominałem, na końcu chciałem jeszcze powiedzieć o tych generatywnych sieciach adwersarialnych. Wynalazek z 2014 roku i znów w ramach z kolei głębokiego uczenia bardzo, bardzo dużo tutaj się dzieje. I rozwój też jest bardzo szybki, dosłownie z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. I zauważmy, to co jest takim, jeżeli by chcieć taką główną cechę tych sieci generatywnych podać, to jest to, że one potrafią tworzyć zdjęcia, których nie ma, jakby nie ma w rzeczywistości. Przykładowo tutaj, te postacie, które widzicie, to są zdjęcia ludzi, którzy nie istnieją. One zostały wygenerowane przez te sieci. I zauważmy, jak tutaj dużo się dzieje. Rok 2014, jak te sieci powstają, to przede wszystkim zdjęcia małej rozdzielczości, ale czarno-białej. Rok później jest już kolor i odrobinę lepsza rozdzielczość, no ale rzeczywiście wciąż widzimy, że jednak to jest słabo widoczne szczegóły. Kolejny rok to jest przede wszystkim poprawienie szczegółów, ale wciąż słaba ta jakość. I 2017 rok, można powiedzieć, przynajmniej tak ja subiektywnie to oceniam, że to jest już naprawdę dobrej jakości zdjęcie i nie powiedziałbym, że ten człowiek po prostu nie istnieje. Rok 2018 to już jest przede wszystkim poprawa rozdzielczości, bo tutaj już, tak przynajmniej ja tak postrzegam, no te oba zdjęcia już wyglądają bardzo realistycznie, natomiast to jest jeszcze dość słabej rozdzielczości, więc jeżeli by chcieć tak jeden podobszar głębokiego uczenia wskazać, który się rozwija jak tak najbardziej dynamicznie obecnie, no to bym powiedział, że te sieci adwersarialne. Tak na bardzo ogólnym poziomie chodzi o to, że w sieciach adwersarialnych mamy pod spodem dwie sieci, mamy generator i dyskryminator i one się próbują wzajemnie oszukiwać. Czyli generator próbuje wygenerować takie zdjęcie, żeby ono wyglądało jak najbardziej realistycznie, a dyskryminator ocenia właśnie, czy ono jest prawdziwe, czy ono jest fejkiem. I przez to wzajemne takie próbowanie oszukiwania się, te sieci się wzajemnie uczą, dzięki czemu dochodzą do coraz to obiektów generowanych o coraz to lepszej jakości, ponieważ ten dyskryminator ma jakby problem z rozróżnieniem, czy to jest obraz rzeczywisty, czy obraz wygenerowany sztucznie. Jeśli bylibyście zainteresowani tutaj jakoś poczytaniem więcej o tych zagadnieniach, o których mówiłem, to tutaj cztery slajdy ze źródłami, więc do nich zapraszam. A teraz czas na pytania. Tutaj może takie pytanie chyba mniej do mnie, ale może ktoś z pozostałych z was, jeżeli tu się zajmuje przetwarzaniem języka naturalnego w kontekście
zrównoważonego rozwoju, to no to jeżeli jest taka wola, to warto się skontaktować z Mariuszem, może coś fajnego da się stworzyć. Pytanie odnośnie algorytmu propagacji wstecznej. Czy jest szansa, że znajdziemy optimum lokalne? Jest taka szansa, natomiast generalnie z optymalizacją globalną jest kłopot, w takim sensie, że nie ma algorytmów, które działają w sensownym czasie, które by znajdowały optimum globalne. Więc jest duża szansa, że rzeczywiście wpadniemy w optimum lokalne, natomiast na pocieszenie, i to jest ważne pocieszenie, powiem, że czytałem takie prace, w których pokazywali badacze, że te optima lokalne bardzo niewiele się ze sobą różnią, od siebie różnią. W związku z czym, jeżeli na przykład mamy 8 optimów lokalnych, to no jedno z nich jest globalne, to jest bardzo duża szansa, że to optimum lokalne, w które sieć, jakby, która osiągnie, będzie zbliżone wartością do optimum globalnego, w związku z czym wynik nie będzie istotnie słabszy. Jakiś przykład możliwości ensemblingu dla zbiorów tekstowych. Ensembling jest jakby sposobem uniwersalnym i tak naprawdę jeżeli weźmiesz jakikolwiek model, który predykuje coś dla zbioru tekstowego, czyli na przykład, nie wiem, klasyfikację semantyczną albo czy coś jest spamem czy nie, no to użycie, po prostu połączenie wielu tych modeli w zespół, no zawsze pomoże, więc tutaj ensembling jest jakby metodą ponaddziedzinową, więc również jak najbardziej do stosowania w przetwarzaniu języka naturalnego. Czy głębokie sieci nadają się do regresji? Jak najbardziej, w pełni. Główną różnicą, w ogóle architektonicznie to będzie bardzo zbliżone, jest to, że na wyjściu po prostu będzie jeden neuron z funkcją identyczności zamiast kilka neuronów z softmaxem. Więc to architektonicznie jest bardzo zbliżone do klasyfikacji. Czy Keras wykorzystuje CPU czy też GPU? To zależy jak chcemy. W podstawowej wersji CPU, natomiast GPU jak najbardziej wykorzystuje. Osobiście dość sporo trenuję sieci konwolucyjnych i to GPU się przydaje. W zależności od karty graficznej, moje doświadczenie jest takie, że przyspieszenie od kilku do kilkunastu razy, w przypadku naprawdę silnych kart graficznych nawet 20 kilka razy jest. Pierwszy raz, jeżeli będziecie konfigurować dla GPU, to może chwilę zająć, proszę się nie zrażać, gra warta świeczki, więc jak najbardziej można. To jest biblioteka dla Python 2x czy 3x, czy dla obu. Przykłady były stosowane dla Pythona 3 w wersji 6, znaczy ja je tworzyłem mając takiego Pythona, natomiast nie sądzę, żeby to się dużo różniło dla starszej wersji. Tutaj bym się raczej patrzył na wersję Kerasa, bo to jest ważniejsze, a nie wersja samego Pythona. Czym się kierować, wybierając framework do głębokiego uczenia? TensorFlow, Keras, PyTorch, jeszcze bym tu dołożył Theano. Po pierwsze, bym powiedział doświadczeniem, w takim sensie, że TensorFlow, PyTorch i Theano są niskopoziomowymi frameworkami i tam, żeby stworzyć na przykład taką sieć, którą stworzymy w Kerasie przy pomocy 10 linijek, tam na przykład potrzeba tych linijek 25. Więc Keras zdecydowanie na początek. Kiedy można wybierać te pozostałe? Przede wszystkim wtedy, jeżeli potrzebujemy stworzyć jakąś bardzo wyszukaną sieć. Natomiast ja powiem z mojego doświadczenia, nie było jeszcze takiej sieci jakoś o tak złożonej architekturze, żebym musiał korzystać załóżmy z PyTorcha, a której by się nie dało w Kerasie. Więc no naprawdę warto się zastanowić, czy rzeczywiście potrzebujemy jakąś bardzo wyszukaną architekturę, bo Keras tak naprawdę jest bardzo potężnym i też takim wysokopoziomowym, przyjaznym frameworkiem. Czy na początku jest sens uczenia się głębokiego uczenia bez użycia bibliotek? Powiem tak, no to zależy, w takim sensie, że żeby zacząć stosować, używać głębokie uczenie, nie trzeba tak naprawdę wiedzieć, co się pod spodem dzieje, a bardziej wiedzieć, jak to się konstruuje. Natomiast wraz z rozwojem doświadczenia, no zdecydowanie polecam znać jakieś, chociaż na poziomie intuicyjnym, wiedzieć, jak to działa, bo
ponieważ też to może nam lepiej potem optymalizować te architektury, które chcemy stosować. Natomiast jeżeli stoisz przed faktem, że chciałbyś coś stworzyć i nie wiesz, czy możesz bez wiedzy takiej teoretycznej, jak to działa, to zdecydowanie można i polecam, zacznij kodować, a ucz się już w trakcie, jak też będziesz coraz więcej takiego doświadczenia aplikacyjnego zdobywać. Czy możliwe jest użycie distributed TensorFlow, jeśli maszyny są w różnych lokalizacjach? Nic mi nie wiadomo, żeby to było możliwe. Jeżeli maszyny są w różnych lokalizacjach, to raczej tutaj polecam PySpark. Tam jest również moduł do uczenia maszynowego, do głębokich sieci, więc w momencie, jeżeli mówimy tu o jakichś komputerach, maszynach rozproszonych, to pierwsze, co bym tutaj, nad czym bym się zastanowił i rozważył, to jest PySpark. Jak podawać sieci przykłady, gdzie znajduje się interesujący nas obiekt na obrazie? Macierz z wyzerowanymi wartościami, nie zawijającymi się w interesującym nas obiekcie. Jeżeli masz taką możliwość, no to tak, to na pewno pomoże sieci, bo będzie już mogła się od razu skupić na tym właściwym obiekcie. Natomiast no, problem jest taki, że to wymaga ręcznego działania. W związku z czym raczej bym tutaj, zakładając, że nie ma czasu na to zerowanie macierzy, raczej bym po prostu podawał te obiekty tak, jak są, czyli takie surowe obrazki, i starał się je augmentować. Na przykład jedną z metod jest augmentacja tła, prawda? Jeżeli będziemy mogli wymienić tło tak, aby dla danego tego właściwego egzemplarza, tego obiektu, był podany jeden z egzemplarz z jednym tłem, potem to samo z innym tłem, z trzecim tłem i tak dalej, to wtedy nasz model będzie się uczył ignorować te tła, a znajdować te właściwe, skupiać się na tym właściwym obiekcie. Więc tutaj bym raczej nie bawił się w takie ręczne zerowanie macierzy, a raczej skorzystał z jakiegoś algorytmu albo augmentacji tła, albo bezpośrednio wykrywania tła i wtedy to zerować, ale na pewno nie ręcznie. Jakie są polecane metody przygotowania obrazu? Przychodzi mi tylko do głowy normalizacja histogramu. Przede wszystkim skalowanie i standaryzacja, czyli tak, aby wartości pikseli były z przedziału 0,1, ewentualnie o średniej 0 i odchyleniu standardowym 1, tak aby to było dość spójne. Zresztą to są takie też ogólne metody do analizy, znaczy do przygotowania danych w procesie uczenia maszynowego. Jeżeli natomiast chcesz stosować augmentację danych, no to tutaj to cały wachlarz metod. Między innymi normalizacja histogramu jest również jedną z tych metod augmentacji danych. Czy istnieją już wyuczone modele głębokiego nauczania, które dobierałyby optymalną ilość warstw i tak dalej? Czy taka metodyka jest niekorzystna? Więc przede wszystkim w tym aspekcie zagadnienie transfer learningu, czyli przekaz wiedzy. Przykładowo, jeżeli mówimy o jakichś działaniach na obrazie, mamy bardzo wielkie, głębokie i dobrze nauczone sieci w stylu AlexNet, ResNet 16, ResNet 19, i transfer wiedzy polega na tym, że my bierzemy większość takiej sieci oprócz warstwy ostatniej lub przedostatniej i my używamy tę sieć do naszych danych z zamrożonymi wagami, a jedynie douczamy tę ostatnią jedną czy dwie warstwy. Dzięki czemu cała ta faza wykrywania wzorców, najpierw krawędzi, potem coraz to lepszych wzorców, jest dobrze realizowana, bo te sieci, te wielkie sieci głębokie, one generalnie działają dobrze, a potem to, aby je zaadaptować do naszego problemu, no to tutaj tworzymy te ostatnie dwie warstwy, które rzeczywiście douczamy. Więc tutaj zdecydowanie polecam ten transfer learning, używanie już dobrych, nauczonych sieci, zamrażając jej wagi. Natomiast stricte z dobieraniem optymalnej liczby warstw są pakiety, na przykład AutoML. Ostatnio dużo tego powstaje, nie pamiętam innych nazw, ale generalnie zagadnienie Auto Machine Learning, to kilka pakietów widziałem w tym temacie jest.
Natomiast też nie ma czego się, raczej bym się nie spodziewał wielkich rewelacyjnych rezultatów w odróżnieniu od takiego ręcznego, znaczy ręcznego w sensie w pętli jakiegoś przeanalizowania kilku wad ukrytych z różną liczbą neuronów. Raczej to nie będzie nic spektakularnie tutaj lepszego. Tu widzę pytania się po kolei, powoli kończę, jeśli ktoś jeszcze ma, to zapraszam do zadania. Czy istnieją znane algorytmy deep learning podobne do deepfake, ale zastosowane do ludzkiego głosu? Coś w rodzaju syntezatora mowy, który możemy nauczyć czyjegoś głosu. Powiem tak, osobiście nie widziałem. Mój obszar badawczy dotyczy głównie computer vision, natomiast na poziomie jakoś intuicji jestem przekonany, że coś takiego jest. Bo natomiast obrazy są dużo bardziej powszechne, prawda? Bo te fejki, no pierwsze co no, widzimy, no to jest z reguły obraz, a nie dźwięk. Więc myślę, że tak, natomiast osobiście nie widziałem takich prac. Jaka najlepszą metodą pozbyć się artefaktów przy użyciu sieci adwersarialnych? Mówiąc szczerze, nie wiem, co masz na myśli przez artefakt. Prośba, doprecyzuj to może będę mógł się odnieść do tego pytania. Czy kolejność podawania przykładów do uczenia od najbardziej oczywistych do najmniej oczywistych ma znaczenie? Raczej nie ma znaczenia. W takim sensie, że jeżeli my mamy proces uczenia sieci, to sieć uczy się kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, czasami kilka tysięcy epok. A w ramach jednej epoki my podajemy wszystkie przykłady. W związku z czym, jeżeli dany przykład zostanie podany kilkadziesiąt czy kilkaset razy, wówczas to, że on w danej iteracji został podany najpierw, ale to będzie jakby, zauważmy, przeplatane na przestrzeni kilkudziesięciu czy kilkuset iteracji, no to nie ma znaczenia. Przynajmniej na pewno nie ma to jakiegoś kluczowego znaczenia. Implementacyjnie da się to zrealizować, bodajże to się nazywa parametr shuffle w metodzie FIT. On pozwala właśnie mieszać te batche uczące w każdej iteracji, więc jeżeli mamy jakieś przypuszczenia, że tu rzeczywiście to może mieć znaczenie, to można to również przetestować. Natomiast domyślna wartość tego parametru jest ustawiona na false. Gdyby to rzeczywiście miało znaczenie, to raczej oni by ustalili to domyślnie jako true, więc tutaj to duże znaczenia mieć nie powinno. Podobna technologia była użyta do pierwszego zobrazowania czarnej dziury. Ciężko mi powiedzieć, o co tutaj chodzi. Natomiast generalnie głębokie uczenie stricte z samym obrazowaniem to raczej nie ma bezpośredniego jakby powiązania. Głównie to ma po prostu służyć do rozwiązywania problemów predykcyjnych, czyli przede wszystkim klasyfikacji, regresji, jakiegoś rankingowania tego typu. I tu chyba ostatnie pytanie. Jak poleca Pan podchodzić do optymalizacji sieci? Czy poleca Pan jakieś źródła nauki, czy raczej spodziewać się, że ta wiedza przyjdzie wraz z nauką? Więc jeżeli mówimy o optymalizacji sieci, to mamy tutaj dwa aspekty. Po pierwsze, jeżeli chodzi o architekturę, czyli optymalną architekturę, a drugą, no to stricte ten optymalizator. Więc jeśli chodzi o optymalizator, no to zdecydowanie obecnie numerem jeden jest ten optymalizator ADAM, który jest też domyślnym optymalizatorem w Kerasie i ten TensorFlow, nie wiem. Natomiast żeby wejść w detale, jak on działa, no to potrzebna jest matematyka i pewnie no nie jest to takie bardzo trywialne dla osoby, która się tym nie zajmowała. Natomiast jeżeli mówimy o optymalizacji architektury, no to albo użyć tych gotowych pakietów, tych auto machine learning, lub no po prostu metodą prób i błędów, w takim sensie wziąć nawet z jakiegoś tutoriala architekturę, no i na przykład widząc, że ona się składa z dwóch warstw konwolucyjnych, spróbujmy, co będzie, jeżeli dodam trzecią. Co będzie, jeżeli usunę może tę drugą? Tak naprawdę
Zysk w momencie, gdy tych warstw jest już kilka, to zysk z każdą kolejną warstwą, on nie będzie duży. Więc tak naprawdę na przykład mając już jakąś tę architekturę, nawet z tutoriala i dodając kolejną warstwę, jesteś w stanie zobaczyć, czy ten zysk jest duży, czy może już go prawie nie ma. Więc tutaj raczej polecam metodę prób i błędów. To, co ogólne takie, nie wiem, może przesłanie, jak najszybciej tworzyć już modele, tworzyć programy, a w ramach tego rzeczywiście też się dokształcać teoretycznie. Natomiast raczej odradzam takie podejście, żeby tylko sobie zakładam, że przez 2 miesiące to ja czytam o teorii i potem to już dopiero będę kodował. Nie, raczej zacznijcie od tutoriali, od naprawdę prostych kilkunastolinijkowych przykładów i w ramach będzie was ciekawiło, no a co oznacza ten argument, a czemu tak? I wtedy w trakcie się douczać. Natomiast nie odraczać tego procesu postu stricte już kodowania i stosowania. Dobrze, słuchajcie, wyczerpaliśmy chyba wszystkie pytania z tego, co widzę. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze szkolenie. Jeżeli byście może mieli jeszcze jakieś pytania, to polecam maila, który podałem w prezentacji. Jeżeli tylko będę umiał, to podpowiem i odpowiem. A póki co życzę dobrego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się. Dzięki. Hej.